Dzisiaj porównamy sobie działanie dwóch produktów do przyciemniania plastików. Pierwszy to będzie dressing ADBL-a Interior Wow. Drugi to będzie quick detailer zrobiony w proporcji 1 do 10 Echo 2 od Car Pro. Wcześniej plastiki wyczyściliśmy przy pomocy APC, aby powierzchnia była najbardziej możliwie jałowa. Po lewej stronie zaaplikujemy sobie quick detailer, po prawej stronie dressing. Nadmiar zawsze zbieramy mikrofibrą, aby nam się nic nie mazało. Jak widać, jeden i drugi produkt bardzo fajnie przyciemnił nam plastiki. Powiedziałbym nawet, że delikatnie mocniej zrobił to Car Pro. Natomiast jak jest z trwałością i kiedy czego używać? Kiedy używać Quick Detailera? Jak sama nazwa wskazuje, jest to preparat do szybkiego odświeżenia. Przykładowo, przyjeżdża Wam klient na korektę lakieru, ale nie robicie wnętrza. Po zakończonej pracy, myślę jak większość z Was, wypadałoby klientowi auto chociaż odkurzyć i przetrzeć plastiki właśnie takim Quick Detailerem, który delikatnie czyści i delikatnie zabezpiecza. Co innego ma w przypadku dressingu. Jeżeli czyścimy wnętrze, zazwyczaj przy pomocy APC, wyjaławiamy tą powierzchnię, wówczas warto położyć dressing, który jest odżywką do plastiku, bardzo dobrze wchłania się w niego, odżywiając jego kolor i zabezpieczając przed promieniowaniem. Dressing na pewno dłużej znacznie wytrzyma na plastiku i lepiej go zabezpieczy na dłuższy czas. Daj znać, jakie Wy macie patenty na przyciemnianie i zabezpieczenie plastiku. Zaobserwuj!